Żeby zrobić ładny stroik, potrzebna jest gąbka florystyczna, żeby móc coś wbijać gałązki. Do tej gąbki florystycznej musimy mieć świeże gałązki, albo jodełki, albo jakichś innych gałązek iglastych. Może być sosna, może być na przykład jeszcze cis mamy wykorzystany, może być świerk ładny, to co mamy pod ręką i dobrze jest też jak się miesza różne rodzaje gałązek takich właśnie zielonych. Myśmy wykorzystali sobie niekoniecznie właśnie taką gąbkę florystyczną zieloną, ale jest, mamy to wbijane, te gałązki na styropianie. Wykorzystaliśmy to, co mamy i ładne, wcześniej nazbierane takie malutkie szyszeczki świerkowe. Wcześniej trzeba sobie wszystko przygotować, bo dobrze jest, jak jest już materiał wcześniej zebrany. I najpierw, żeby wygodnie powbijać w taką gąbkę albo styropian, trzeba małe gałązeczki dobrze ponacinać, zaostrzyć, wyczyścić z igliwia i wtedy taką strzałę wbijamy sobie w gąbkę. I pomalutku dookoła zapełniamy. Najpierw wbijamy większe gałązki, potem coraz mniejsze i na końcu zostawiamy jeszcze miejsce na świeczkę i na ozdoby. I mamy tutaj różne ozdoby, albo na przykład takie biało-czerwone, ładnie dobieramy kolory, można wykorzystać bombki, jakieś świecidełka i co komu przyjdzie do głowy jakieś pomysły.